Witam bardzo serdecznie w grze 10 tysięcy na Atari ST. Gra wydana w 1989 roku przez Domain Software, a napisana przez Haralda Breitmeiera. Więc na początku mamy do wyboru ilość graczy. Jest od 1 do 4, aczkolwiek minimum trzeba wybrać dwóch graczy, więc tak też uczynię. No i oczywiście tradycyjnie powpisuję graczy. Tutaj niech będzie 10 marek, bo to jest na rundę. I teraz o co tu chodzi? Generalnie mamy zbierać piątki i jedynki. Za każdą jedynkę jest 100 punktów, za piątki jest 50. Ewentualnie trójki, czyli na przykład 3 trójki, 3 czwórki, 3 piątki i tak dalej, w zależności od nominałów one mają coraz większą wartość, czyli na przykład 3 piątki będzie 500, 3 szóstki będzie 600. No gdy zbierzemy 3 jedynki, to dodaje chyba 1000, jak dobrze pamiętam, więc najwięcej. No i w momencie, gdy sobie zaklepię, bo nie da się tych kostek wziąć, które mają inne nominały, więc tutaj możemy rzucić jeszcze raz kostkami. Jeśli nie wypadnie ani jedynka, ani piątka, tak jak w tym momencie, to po prostu tracimy wszystkie punkty, jakie zdobyliśmy, i zaczyna kolejny gracz. Także nad tym to polega. Bardzo fajna gra, wciągająca. Dobra, jest piątka. Można ryzykować, że będę grał dalej, czyli dotąd, aż wszystkie kostki użyję. Nawet jak wszystkie kostki użyję, to potem od nowa się rzuca, aż do momentu skucia, że tak powiem. Więc powiedzmy, że dam teraz koniec. No i jest 600 punktów, bo mam 3 piątki, jedynka, więc jest 600 punktów i te 600 punktów jest doliczane do ilości punktów danego gracza. No i tak trzeba osiągnąć 10 tysięcy w sumie punktów, więc jest tutaj trochę grania, jakby na to nie patrzył, więc postaram się może jakoś to, o, na przykład teraz tutaj dam zakończenie 700 punktów, tak, dwie jedynki i trzy piątki, czyli w sumie 700 punktów udało się uzyskać. Teraz tak, tutaj jest, akurat są trzy szóstki, to już jest 600 punktów, 700, mogę przerzucić albo mogę dać end. No trochę szkoda by mi to było, więc dam end może na razie, czyli 700 punktów, tak jak mówiłem. No i już wtedy gracz drugi ma 1300 punktów na tą chwilę. No dobrze, to mam teraz czwórki. Może uda się przerzucić, będzie piątka albo jedynka wypadnie. Jest, o, są dwie piątki i to jest teraz ciekawa sytuacja, bo w momencie, już w tej chwili mamy 900 punktów, i rzuca się kolejny raz kostkami od razu, żeby tą pulę zwiększyć, bo można w ten sposób. Więc tu mam jedynkę, mogę przerzucić jeszcze. Ok, jeszcze się udało. No i jeszcze raz zobaczymy, może jest jeszcze jedna jedynka. O, to już będzie dość sporo punktów. Wolę teraz już nie ryzykować, więc zakończę. I mamy 1000 punktów, 1900 punktów w sumie. Udało mi się uzyskać właśnie w ten sposób. Także takie sytuacje też są oczywiście dość ciekawe, bo dają możliwość zaliczenia dość sporej liczby punktów. Mogę ryzykować albo mogę zatrzymać. To jest 650 punktów, co nie jest małą cyfrą, bo tego czasem warto spasować niż iść dalej w zaparte, bo różnie może być. No tu jeszcze się udało, można jeszcze przerzucić, spróbuję. O, akurat się udało, że są jeszcze dwie piątki wypadły. No i teraz mamy kolejny przerzut. Ok, mogę jeszcze spróbować przerzucić albo zakończyć, a przerzucę, zaryzykuję. Dobra, udało się, no i teraz już raczej zakończę, bo w momencie, gdy bym przegrał, to skreśli się ta 750 i będzie 0 punktów, a tak to jeszcze do tego mam dodatkowe 300,
No i już jest 3650 punktów. Ok, no to gramy dalej. Także bardzo prosta gra. Bardzo prosta gra. O prostych zasadach. O, tutaj też się udało akurat. No tutaj mamy 1500 punktów. To już jest zacna ilość punktów. No więc spróbujmy jeszcze przerzucić te kostki tu. Mam nadzieję, że jeszcze się coś uda. Dobra, no i tutaj już raczej nie będę ryzykował. Jeszcze 600 punktów dojdzie, czyli w tej turze od razu 2100 punktów od razu poszło. Także jak widać, można całkiem nieźle tych punktów zebrać. Dobra, tutaj zakończę. Dwie kostki rzucać to jest taka trochę już rzecz nieco ryzykowna, więc przy trzech to jeszcze, ale jak jest tylko dwie kostki, no to jest ryzyk fizyk, nie? A przy jednej to już całkowicie. Ok, tutaj mamy 1000, więc tutaj zakończę, bo to jest od razu 1050 punktów, więc szkoda by było stracić te jedynki. Dobra, teraz zobaczymy, co tu mi się udało 500 punktów zdobyć. No jedna kostka, to raczej nie będę ryzykował. Ok, 4800. Na razie przegrywam z testem, ale to nie ma znaczenia, bo i tak gram sam ze sobą, jak widać. Tak, tutaj mamy trochę punktów. No nie będzie tak dużo, chyba 450, tak. Ale dobre i to. No chcę w miarę możliwości szybko dojść do tych 10 tysięcy. Tutaj mam teraz, no spróbuję przerzucić, może się uda. No niestety nie. Czasem tak jest, no i 0 punktów, więc nic się nie dodało. Mówię, przy dwóch kostkach to już jest trochę ryzykowne, żeby to przerzucać. Tu mam teraz w tej chwili 300 punktów, to nie jest wiele, może akurat coś jeszcze wpadnie, jest, chociaż to, no tej dwójki nie da się, bo czwórek się tu nie zbiera. No nic, 400 punktów, też drogą nie chodzi, jak to mówię. Dobra, zobaczmy, co dalej. Tutaj mamy tylko piątkę, nic więcej nie damy rady z tego złożyć. Więc zobaczmy, o, teraz mamy tutaj zacną ilość punktów, no to tutaj raczej zakończę, bo tu jest 1100 punktów, to jest naprawdę sporo. Więc doganiam trochę testa. Ok, tu mamy dwie piątki. Mamy trzecią piątkę. No i jeszcze przerzucimy, bo to trzy kostki spokojnie można przerzucać. 600 punktów, tak? Jest 600 punktów. Może być. O, tu już jest 1000 punktów w tym momencie, ale jeszcze można przerzucić, może nic się złego nie stanie. No właśnie, i zakończymy. 1150 punktów. Ok. I gramy dalej. Naprawdę wciągająca gra. W cztery osoby można grać, także... O, to niestety się nie udało przy dwóch. No, czasem tak jest. Także można fajnie spędzić czas przy tego typu rozgrywce. O, niestety nie wyszło. Teraz, no, bywa i tak, że nawet więcej kostek jak się rzuci, to nic może nie wyjść. No ale dopóki jeszcze mamy trochę punktów do zdobycia. O, proszę bardzo, tutaj mamy 4. Więc tutaj już zatrzymam, to jest 1100 punktów, to jest naprawdę sporo. A tymi dwoma rzucać mogłoby być ryzykownie, dlatego wolałem tego nie robić. Tutaj też będzie 500 punktów. No dobra, zaklepię te, nie, 400 punktów, no tak, bo to jest 200. Przy dwójki to jest 200. Dobrze, tutaj mamy, przerzućmy jeszcze tymi kostkami, zobaczmy. O, i teraz się całkiem fajnie udało. No można
jest szansa na dość dużą pulę punktów do zdobycia. Ok. No jeszcze są trzy kostki. Ano, spróbuję może przerzucić, może się uda jeszcze. Ok, jest piątka, ale już teraz więcej nie ryzykuję. No jest 1000 punktów. No nie jest to za wiele, ale jak na dwa rzuty, tak? Powiedzmy, dwa pełne rzuty. To jest to niewiele, ale zaliczone. Dobra, zobaczmy. O, tutaj mamy już. No, bo tutaj czasem w ten sposób 1000 punktów się zdobywa trzema jedynkami, więc warto te jedynki zaklepać sobie. Dobra, tutaj mamy. Tu jest 200, 350 punktów, więc zaryzykuję. Akurat się udało. Czasem takie ryzyko się opłaca, ale to jest duże ryzyko, no ale udało się. Dobra, zobaczmy, ile jeszcze więcej punktów uda się. No niestety, przekreślona 400, 0 punktów i tyle w temacie. Cóż, nie zawsze się udaje, prawda? Tak, mamy trójki. Przerzućmy te dwie. Może przerzucimy, zobaczymy, może coś się jeszcze uda. No niestety nie. Liczyłem, że może się coś jeszcze uda, ale tak się czasem kończy pazerność. Tak to można nazwać. Ok, czy tutaj przerzucamy? A, już nie będę przerzucał, bo trzeba dojść do tych 10 tysięcy punktów. Już dużo nie zostaje. Dobra, to mamy piątkę i czwórki. Dobra, te zakończymy. Dobra, i 450. No, jak dobrze pójdzie, to ta tura może być ostatnią. Ale chyba jeszcze nie będzie, bo tak, tutaj wybiorę sobie to. 500 punktów. Już jest coraz bliżej. Jak dalej? Ok, mamy teraz. Tak, to przerzucimy. No i chyba myślę, że to wystarczy. 1050 punktów, żeby uzyskać równe 10 tysięcy. Tak jest. No i tutaj właśnie mamy koniec. Tak to wygląda. Więc test 10. Nie wiem, co to jest za ranking jest. Jakiś bankomat czy coś. Trudno powiedzieć. Gracz. Czyli tak jakby stracił to 10, czy nie wiem, trudno powiedzieć. Gra zakończona. Tutaj mamy finito. No to wtedy tak to tutaj wygląda. Kostki się nam układają. No i tak sobie będą chyba pykać. Dobra, coś tu można jeszcze zrobić. No, raczej nic. Więc tak ta gra generalnie wygląda. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Atari ST.